Nie, do tego się nie posłuchasz. Za nas, obok nas. Teraz? A dam to, co było wcześniej. Kogo szukasz? Proszę się coś powiedzieć. Halo, halo, halo! Dzień dobry! Chciałem wszystkim bardzo podziękować za przyjście. Podnóżek mafii Pruszkowskiej, niech się krzyczy. Chciałem wszystkim bardzo podziękować za przyjście. Mam prośbę, jeśli jesteście przeciwko tej gali, gali mafijnej w Wieluniu, to teraz nie wiem, wszyscy podnieście ręce, żebyśmy zobaczyli, kto jest za kim. Kto jest przeciwko gali w Wieluniu. Marcin będzie tu sobie krzyczał, ja też mam jeden okrzyk. Wąs Pruszkowem! 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 Zalowski! Zalowski! Zrobić wywiad z prezydentem miasta. Chciałbym usłyszeć z burmistrzem, chciałbym usłyszeć wszystkie te idiotyczne argumenty, które wypowiedział w internecie na żywo, bo nie dowierzam, że coś takiego można mówić tak na poważnie. Myślę, że zwłaszcza opierając się na chrześcijaństwie? Zwłaszcza opierając się na chrześcijaństwie, jeśli ktoś tu krzyczy o hipokryzji, to trudno o większą hipokryzję niż wycierać sobie gębę Biblią i religią po to, żeby w jakiś sposób gloryfikować mafię Pruszkowską. W jakim charakterze pan się tu pojawił? Dziennikarza, nagrywam program. Okay, a uważa się pan teraz za taką postać takiego rycerza, może nie na rozsiewającej zbroi, który walczy jednak o te takie społeczne dla ludzi ważne rzeczy? Nie, uważam się za dziennikarza. Dziennikarstwo samo w sobie ma jakąś misję. I uważam, że w momencie, gdy dochodzi do takich rzeczy, że nasze dzieci, nasza młodzież zaczyna być w pewien sposób zaznajamiana z Pruszkowem, ale w zły sposób. Pokazywane są jej niewłaściwe wzorce i okazuje się, że mafia pruszkowska to w zasadzie byli fajni ludzie, których można dzisiaj posadzić na tronie i robić wokół nich jakieś niby pozytywne przedstawienie, to ja jako też ojciec się buntuję, bo tak nie powinno być. Uważam, że za daleko to wszystko zaszło i trzeba powiedzieć dość w momencie, gdy ktoś posuwa się za daleko. Nie interesują jakieś patogale, nie interesują miejskim. Marcin Najman walczy, że z jakimś podrzędnym gangsterem z Pruszkowa. Natomiast jeśli bossem organizacji sztuk walki robi się byłego lidera mafii pruszkowskiej, to dla mnie jest to przesada i chciałbym, żeby cała Polska powiedziała, że nie, że dla tego raka, jakim był Pruszków, nie ma dzisiaj powrotu. Oczywiście do pracy jest powrót, ale można różne prace wykonać w społeczeństwie, niekoniecznie być sadzonym na rowerze. Z jakim nastawieniem pan się przyjął do Wielunia? Jednak z takim nastawieniem, żeby jednak przekonać burmistrza do odwołania tej gali? Chciałbym od niego usłyszeć. I właścicielem jest pospolity przestępca, a kanał sportowy jest patronem medialnym Gromby. Krzysiu, opowiedz państwu, dlaczego kanał sportowy... Powiedz Marcin, co mam państwu powiedzieć? Nie nabiera, nie nabiera. Dlaczego kanał sportowy promuje bandytów? Tak, z Gromby. Walczy tam wielu kryminalistów, a właścicielem jest pospolity przestępca. Wytłumacz. Są grzechy, grzeszki i zbrodnie. Grzech na twarz tej organizacji, symbol najbardziej zbrodniczej organizacji przestępczej w Polsce. I nie możesz zasłaniać się Biblią, nie możesz się zasłaniać innymi przestępcami, żeby powiedzieć, że ty robisz dobrze. To jest szczyt hipokryzji. To, co ty wyprawiasz, nie mieści się. Ale ty miałeś odpowiedzieć dlaczego, ale nie, miałeś odpowiedzieć dlaczego, nie, odpowiadasz na pytanie. A to, dlaczego ludzie mieli problemy z prawem. Jakie sprawy? Ty wiesz, za co siedział Grabowski? No dlaczego nie sprawdziłeś?
Ale ja wiem, za pospolite przestępstwo. Krzywdził ludzi, pospolite przestępstwo. No to sobie sprawdzi, że był liderem. Jeszcze był jednym z liderów. Był jednym z liderów. Sprawdź sobie. Nie wytłumaczyłeś. Dlaczego kanał sportowy jest patronem bandytów? Nie wytłumaczyłeś. Proszę powiedzieć. Mnie nie interesuje Gronda, bo nie interesuje mnie podrzędni. Jak nie interesuje cię? Kanał sportowy jest na ich ściankę. Jesteś na ściankach. Interesują mnie w kanale sportowym występowali zawodnicy Gronda. Występował Grabowski, pospolity przestępca. Dlaczego się od tego odcinasz? Co to znaczy pospolity przestępca? Taki jak i wielu. Nie jak i wielu. To się dowiedz, co się działo w Grabowski. Ale znasz znaczenie słowa pospolity? Pospolity, czyli jaki często spotykany przestępca, tak? Pospolity, to znaczy tak, jest wielu takich przestępców. Ale ty cały czas nie odpowiadasz na pytanie. Nie, dlaczego? Co to znaczy pospolity? Dlaczego? Słownikowa definicja słowa pospolity. Czyli popełniał bardzo pospolite złe rzeczy. Rozumiesz? Pospolity przestępca, czyli tak jak ich często można spotkać, tak? Nie, chyba w kanale sportowym, na co dzień. To prawda. W kanale sportowym na co dzień można spotkać samych przestępców prawie, że. Oprócz tego, że pracują tam ludzie bez wyroków, można tam spotkać wielu przestępców. Na przykład przed galą Gronda występują tam zawodnicy, którzy byli, są kryminalistami, promuje się tą galę i właściciel tej organizacji Gronda, Marcin Grabowski, przestępca, jest tam traktowany z wszystkimi honorami. I nie mów mi, Krzysiu, że to nie ty. Ale wytłumacz dlaczego. To chciałem wytłumaczyć. Dlaczego? No więc bardzo się cieszę, że Marcin jakby rozdzielił pospolitych przestępców od liderów mafii pruszkowskiej. Uważam, że to rozdzielenie jest absolutnie kluczowe. I pospolici przestępcy rzeczywiście uważam, że mają powrót do świata. Natomiast gdy liderów zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym sada się na tronie do muzyki z filmu gangsterskiego i na tym chce się zbijać kapitał na porównaniach do mafii, do krzywd ludzkich, to jest po prostu maksymalne przegięcie. Ale cały czas nie odpowiedziałeś, dlaczego kanał sportowy jest patronem bandytów. Bo ja wolę, jak bandyci się biją w klatkach, tak jak ty się bijesz z jakimś gangusem teraz z Pruszkowa, co też jest równie żenujące i pokazuje twój upadek sportowy, że dzisiaj bijesz z jakimś 60-paroletnim facetem, który kiedyś był gangsterem i uważasz, że to jest w ogóle fajne. No w porządku, nie wiem, za rok to chyba ze świętym Mikołajem. Ale czemu nie mówisz cały czas na pytanie, dlaczego kanał sportowy jest patronem bandytów? Nie odpowiadasz. Bo ja rozdzielam pospolitych przestępców. Cześć, Najman. Czyli kanał sportowy może reklamować bandytów i jest wszystko w porządku, tak? Czyli pospolity przestępców. Możesz odpowiedzieć na pytanie? Odpowiedziałem. Kanał sportowy może reklamować i promować bandytów i jest wszystko w porządku. Nie promować, bo mnie sadzamy. Jak nie promować? Jak on tam występuje i promuje swoją galę. Co to powiesz? Pokażę ci to na rękach, może nie wygląda. Jesteś hipokrytą. Promujesz bandytów. Na górę popatrz. Ilu bandytów występuje w tym programie? Słuchaj. Pospolity przestępca. A dlaczego zapraszasz do programu Tezę, który wykorzystał Słowika do swojego teledysku i prowadzisz z nim rozmowę? Dlaczego z nim prowadziłeś rozmowę? Ja przygotowałem. Panie Stanowski, ale zobacz, pokazuję różnicę poziomu. No czemu to nie zniknęło? Zobacz, tu jest. Czemu nie zniknęło? Jeszcze raz, bo nie rozumiem. Szef mafii Kruszkowski? Dlaczego Borys nie mówcie tutaj, ze Słowikiem? Może wam drabinę przyniesiemy? Pospolity przestępca, ale zamienimy stronami. To bonusem BGC. Czyli kryminalistów, przestępców można, Słowika nie można. Tak? Słowika nie można. A kryminalistów, których ty promujesz, można. Słowika nie można. Słowik jest największą operaturą polskiej zbrodniczej Polski, jaka była w latach 90. Ale jest człowiekiem, który niszczył ludzi, jest człowiekiem, który dopuszczał się kierowania grupą, która była pod strachem Polski, a ty przy swojej upadłości sportowo-finansowej uznałeś, że on ci wypromuje galę. Nie wypromuje ci gali, zrobił ci kupę wstydu i z tym wstydem będziesz musiał żyć do końca życia. A powiedz mi, jak ty sobie poradzisz z tą hipokryzją, kiedy wszyscy pytają cię, że u ciebie w programie... Tylko ty pytasz. Nie, ale ty tego nie odpowiadasz na to pytanie. Ale ja kanał sportowy promuje bandytów i ty nie masz z tym problemu. Nie masz tu problemu. Tak. Tylko masz problem dlatego, bo robi to konkurencja. I tym się zajmie Łoki. Dlaczego? Bo twój Łoki, ponieważ twój partner biznesowy Mateusz Borek
tworzy ten projekt rządy i robią sprzedaż pay-per-view. Teraz twoi bandyci, którzy są w tej gruncie i których wy promujecie, są cacy, a Słowik jest B. Czyli bandyci Krzysia Stanowskiego są super, a Słowik jest B. Najpierw, drogi Marcinku, postaraj się dobrze wysłać na dobry kod pocztowy. Dojdzie, Krzysiu, dojdzie. Obawiam się, że dojdzie. Przepraszam panią, musimy się dogadać. Bardzo chciałbym z tobą jakieś kary sądowe, tylko boję się, że ty przy swoim bandycu i niewypłacalności nie jesteś w stanie wywiązać się z żadnego przegranego. Zapytajmy się, czy pan Marcin przyniósł dzisiaj zegarek, bo no to dobrze. To twój? Tak. Pożyczony. Pożyczony? Nie, żona. Żona ci. A, żona. A dobrze się ty czujesz, że wszystko masz żonę? Tak. Mam zamożną żonę. Tak? Tak. Trafiłem się. I nie czujesz się głupio, że komórki nie jest w stanie nic z ciebie ściągnąć? No, jeżeli nie posiadam majątku, to nie posiadam. Nigdy go nie posiadałem. Natomiast faktycznie żonę mam. Całe życie się biłeś i nic nie zarobiłeś? No widzisz, jak to jest. A Tyson, ty wygląda na to, że nie ma Krzysiu, ale wiesz co mi się wydaje? A to że ty cały czas smutne jest to, że ty promujesz bandytów. Nie potrafisz, nie się nie zestawiamy. Smutne jest to, że ty promujesz bandytów. Posadziłeś na tronie szefa mafii pruszkowskiej, to w ogóle nie ma... Smutne jest to, że promujesz bandytów. Natomiast słuchaj, kryminalista. Taki przedsiębiorcą się nazywałeś. Nie masz pełni. Ale jestem, ale nie, jestem prezesem, tak ma VIP. Więc nie możesz mi odmawiać przedsiębiorczości, jeżeli jestem prezesem. Ale zajmij się przedsiębiorczością, to nie są. Ale nie myślałeś, żeby tak... Ale ty się nie zajmuj mną, ale musiałbyś mi takich procesów wygrać, tak? Tak, jesteś bogaty, no to pięknie. Natomiast problem w tym, że ty dosyć nie masz nic, się zastanawiam, nie głupio ci trochę być osobą publiczną, nie płacić swoich zobowiązań. Ale jaki zobowiązań? Który? No to powiedz mi, który? 20 tysięcy złotych przegrałeś? Który? Z Martą Koseczką Rabić, która mnie obrażała przez 5 lat. Ale posłuchaj. Ale przegrałeś? Ale przegrałeś? Jest mówisz o tym zobowiązaniu, tak? Marta Kosecka Rabić, tak? No to ci mówię, że 5 lat ta kobieta mnie obrażała. Dobra, ale jest rok. Nie wytoczyłem jej procesu, bo mnie Kostyla przeprosił telefonicznie. A ona mi po latach wykończyła i wygrała. I przypuszczenie. I wygrała. Wygrała dlatego, okay. Ponieważ mój prawnik nie złożył apelacji. Jak zawsze, panie Marcinie, dobrze, to powiedzmy jeszcze o takim społecznym... Ale, i co, i wygrała i nie chcesz jej nic zapłacić, tak? I udajesz, że wszystko jest nie twoje, że wszystko jest żony. Nie, niczego nie udajesz. Ja niczego nie udaję. Przepraszam. Ale nie, bo właśnie o to chodzi. Przerwę, tylko chciałem się zapytać, czy nie chciałby pan zrezygnować z Gali nawet z tego, że przyjadą do zajęcia sportowcy, a przez mogą przyjechać inni dzieci? Ale nie chcą przyjechać, to skąd powiem, że tylko dlatego, że pan zrezygnuje z tego. Ale to jest ich sprawa, szkoda, że nie zauważyli wielu dnia wcześniej, nie przyjechali wcześniej. Ale to było tak społecznie, żeby święcić, żeby tam dojść. Ale dlaczego ja się mam? Nie rozumiem. Jeżeli, ale co dla dzieci? Co dla dzieci? Co dla dzieci? Ale oni mogą tu przyjechać, tylko nie zabrakło. No to znaczy, to tylko o nich świadczy, bo wcześniej by mnie jakoś nie zauważył. Chciałem zaprosić mediów. Jak się czujecie, że Burmistrz dzisiaj ma do wyboru Marcina Morzdżonka, Marcina Gortata, turniej e-sportowy. I jeszcze mogę dorzucić, że ma do wyboru także przyjazd Tomasza Rożka, naukowca, na spotkanie z dziećmi. A mimo to być może wybierze galę sygnowaną przez szefa mafii pruszkowskiej. Czy społeczeństwo tutaj lokalne w Bieluniu jest właśnie za dokonaniem takiego wyboru? Jak to z waszej strony jest? Prawda czasu, prawda ekranu. Trudno co robić. Oprócz słuchania pytań, chciałbym też wam jako dziennikarz w tym momencie zadać pytanie. Jak wyście do tego podchodzicie? Bo mi się wydaje, że dla miasta dużo korzystniejszą opcją jest ta właśnie z uznanymi sportowcami i ale w jakim proporcji? Chciałbym usłyszeć, tak jak powiedziałem już na żywo, to co on wygadywał do kamery, bo trochę nie dowierzę, że można to wygadywać na poważnie. A poza tym tak, no, chciałbym usłyszeć, że rzeczywiście woli galę ze Słowikiem niż galę z Morzdżonkiem, Gortatem, Tomaszem Rożkiem i tamte sportowe. To jest to oczywiste, że chciałbym takie pytanie zadać. Jest pan w stanie zrezygnować z gali pod jakimkolwiek pretekstem, pod jakimkolwiek argumentem? Nie ma takiej pogody.
bardzo, przepraszam się. Panie Krzysztofie, burmistrz Okacja sugerował, że być może pan z panem Neumannem jesteście w zmowie, że chcecie się na co nie wypromować. Jak pan do tego odniósł? Jest to żenujące pomówienie. Jakby być w zmowie z Marcinem Neumannem to nie jest coś, o czym w życiu marzyłem i co planuję. Szczerze mówiąc, to jest tak żałosne pomówienie ze strony burmistrza. Też w zasadzie nadaje się do sądu. Natomiast czy się chce go brać do sądu? Nie wiem, mi się wydaje, że on jest w zmowie z Marcinem Neumannem. Jeśli on mówi jakieś spotkania w hotelu, to się zastanowi, czy to oni się nie spotykają w hotelu, bo jego ruchy bardziej coś takiego. Ja się położę, właśnie dzisiaj robi pan typową promocję dla gali Marcina Neumanna, bo dzięki panu, dzięki Marcinowi Neumannowi przyjechało tutaj kilkudziesięciu dziennikarzy z całej Polski. A w tej chwili transmitują na żywo i to właśnie pan napędza tą galę. Chciałbym, żeby to dobrze wybrzmiało, że osoby, które kupują, są z tej gali, po prostu go to chciałbym, żeby mówili na głos. Chciałbym, żeby ludzie mówili na głos, że coś promowania mafii pruszkowskiej na celebrytów. Pan pyta się, czy ja promuję. To w takim razie niczego nie można w Polsce krytykować, bo się to promuje. Takim założeniem. Ale krytykuje pan legalną działalność z jednej strony burmistrza, z drugiej strony pana Neumanna. Nie krytykujmy żadnych patologii w Polsce. Nie mówmy jako media o żadnych złych rzeczach, bo je promujemy. Nie mówmy nawet o tym, że nie wiem, że prog za szybko jeździł samochodem, bo go promujemy i go nakręcamy, żeby jeździł jeszcze szybciej. W ogóle nic nie mówmy. Promujemy tak naprawdę każdą rzecz, w której się pojawiamy z kamerami, z aparatami. Tak, ale pan, co pana pytanie jest kontynuowane, czy ja nie promuję gali. Nie, promuję zdrowe zachowanie. Nie, nie panie, żałosne, to pytanie jest żałosne. Musisz rozumieć, Marcin, sformułowania, więc wiem język polski. To może pana, jedyny sprawiedliwy pytanie, jeśli można. W takim układzie, jeżeli to pytanie było żałosne, to zapytanie inaczej. Nie uważa pan, że przyjeżdżając dzisiaj tutaj, dzięki temu przyjechało zarazem z panem kilkudziesięciu dziennikarzy, którzy będą promowali galę, ponieważ pan tutaj jest? Mam nadzieję, że nie będą promowali gali, tylko będą mówili dość promowania mafii pruszkowskiej, bo to jest mój przekaz. No pewnie, bo przed tym ja nie mam zamiaru mówić o tej pseudogali. Mam nadzieję, że burmistrz pójdzie po rozum do głowy. Ja nie reagowałem przecież, gdy Marcin na swojej gali organizował, nie wiem, walkę faceta z kobietą. To w ogóle nie reagowałem, gdy ogłosił, że jego rywalem będzie jakiś gangus z Pruszkowa. Natomiast sprawa Słowika to jest przekroczenie pewnych granic i uważam, że media w całej Polsce powinny o tym mówić. I nie powinny być. Możemy też tak robić, że powiemy, o coś jest złe, a potem nie zrobimy kroku do przodu i machniemy ręką i tak naprawdę wszystko się odbędzie, co się miało odbyć i nawet nie podejmiemy próby powalczenia o coś lepszego, ale tylko nie o to chodzi, żeby raz coś powiedzieć do kamery, nagrać, a potem mieć wywalone i pójść do domu i patrzeć, że nic się nie wydarzyło. Teraz z panem. Dlaczego odbierasz prawo pracy człowiekowi, który konstytucyjnie ma to prawo zapewnione? Nie z tobą macie to rozmawiać. Ale odpowiedz na to pytanie. Ale rozmawiam z panem, nie będziesz mi mówić, co mam rozmawiać, tak? Bo nie umiesz odpowiedzieć, tak, bo nie masz żadnej odpowiedzi. Nie masz żadnej odpowiedzi. Dlaczego odbierasz prawo do pracy człowiekowi, który ma to prawo zapewnione konstytucyjnie? A ty mu to prawo odbierasz. Jeszcze raz pytanie do pana. Kiedy pan zorganizuje zgodnie ze swoim wykształceniem jakąś galę muzyczną, na przykład w Bieloniu? Jakiś koncert symfoniczny, tak? Na przykład. Tak. Też tam do konserwatorium zakładamy, że potrafi pan zagrać. Grałem w orkiestrze na kontrabasie, więc kto wie, może kiedyś zagrał. Ale najpierw galałem MMA. A ja mam pytanie jeszcze. Bo mówi pan, że zabranie to jest prawa do pracy. Tak, tak. Chciałem się dostać, jaką funkcję pełni zatem pan Andrzej Zer jako pracownik MMA VIP? Ma pracę zdalną. Czy jest tak, że jego jedyną pracą jest zdanie twarzy tej gali? Ale pan pozwoli, że zakres obowiązków, jakie Andrzej Zieliński w swojej pracy ma, no to są kwestie umowy. Natomiast ma pracę, ma... Ale tam mówimy o konstytucyjnym prawie do pracy. No tak, i on takie prawo... Jaką rolę pełni, jakie stanowisko pracuje. Umówmy się szczerze. My nie kupujemy kitu o konstytucyjnym prawie do pracy. A to szkoda, bo to nie jest kit, tylko to jest prawo. Tego tronu, ale to jest prawo. Może zamiast tego tronu warto było... Ale pan nie rozumie, że to był sketch, tak, że to no był to, żart? Ale pan właśnie, ja mam propozycję, panie Marcinie, mam super propozycję, która rozwiąże wszystkie problemy. Pan zamiast tego tronu wstawi tam madejowe łoże, które według legendy sprawiło, że złoczyńca Madej poszedł na dobrą drogę. Może tak lepiej byłoby, śmiesznie. Może. A nie promowanie jako tronu bossa mafii pruszkowskiej. W każdym razie konstytucyjne prawo do pracy ma każdy, a Krzysztof Stanowski odbiera konstytucyjne prawo
do pracy każdemu Polakowi. W takim, panu odebrał to prawo do pracy temu panu. Jak nie odebrałeś, skoro pani zadała pytanie? Oczywiście, że nie odbieram nikomu prawa do pracy. Moim zdaniem, gdyby Andrzej Rzecz, to do nim słowi, był lider mafii pustowskiej zamiast tronu od Marcina Bostoliopła, to ja bym miał prawo. Uważam, że tacy ludzie mają prawo wykonywać różne czynności, ale nie powinni być pokazywani jako celebryci i pewnego rodzaju wzory do naśladowania. Ich poprzednia działalność nie powinna być czymś, co można konsumować dzisiaj po latach. I z czego można dalej żyć. Uważam, że jeśli ktoś wrócił na właściwą drogę, to nie wrócił w taki sposób, że dalej się przedstawia jako boss świata mafijnego i na tym chce zbijać kapitał. Pracy w Polsce jest całe mnóstwo, można zatrudnić się w różnych funkcjach, ale niekoniecznie w funkcji celebryty. Chciałbym widzieć bossa mafii pustowskiej. Ale jeszcze raz będziesz decydował, kogo ja zatrudniam na jakie stanowisko. Jeszcze raz podkreślę. Ty sobie możesz stanowisko zapewniać w swoim kanale sportowym. I możesz sobie promować bandytów. Jeszcze raz podkreślę, że gdyby Marcin Najman dał Andrzejowi Z pseudonim Słowik miotłę i kazał mu swoje podwórze z liści oczyścić, zrobiłbym prawo. Niestety Marcin nie wpadł na to, tylko wpadł na to w swoim rozumku, żeby zrobić z niego celebrytę, bo uznał, że wtedy gala się dobrze sprzeda. Gratulacje, teraz gala jest to gala wstydu. Marcin jest nazwiskiem, które znowu się kojarzy ze wstydem. Mógł z tego ringu zejść jakoś tam, powiedzmy, jako taki trochę gamoniowaty zawodnik, który jednak zakończył karierę bez jakiejś hańby. To człowiek nieskalany w UEFA. Tu niestety, dokładnie tak, ale natomiast tu niestety już poszło w hańbę i próba udawania, że to jest praca dla Słowika, to nie jest praca. Usadzenie się na krześle i pokazanie, że byłem mafią do muzyki wersoczystego, to nie jest praca. To jest odcinanie kuponów ze sławy gangsterskiej. Niechlubnej. A takiego odcinania kuponów dziś nie powinno. To powinna być część wstydu po prostu, a nie Pan Marcin mówi tutaj o hipokryzji. Jest oczywiście. Jak pani na to patrzy, niech pani mówi? Ja? Ja już się wypowiadałam. Jestem na nie. Wielun jest zalany szambem, z którego my jako wieluniacy jesteśmy na ustawie. Wstyd, jeszcze raz wstyd. Tego pan chciał? Pytanie, panie Marcinie? Czego? Żeby Wieluń był na ustach całej Polski? Nie, to Krzysiu nakręca. Nie, żebyśmy my wieluniacy musieli się oczyszczać z tego gówna, z tego szamba. Niestety, ale portale, social media, wszystko. No Krzysiu na pewno. Brawo dla tej pani! Nie. Napędził pan podpisując umowę na hali na... Kolonowicz na prezydenta! Niczego nie będzie! Gdzie ćwiczy, jak pani chce iść na Roski! To jest dla nas wieluniaków hańba! Dziękuję pani bardzo, uważam, że takie głosy są bardzo potrzebne. Ja jako dziennikarz z zasięgami mogę rozpocząć jakąś tam mini lawinkę, natomiast na sam koniec to mieszkańcy Wielunia muszą tutaj pokazać, co o tym sądzą i to mieszkańcy Wielunia są tymi, w których to wszystko uderza. Bardzo mi z tego powodu przykro, bo po głosach, jakie dostaję w swoich mediach społecznościowych, widzę, jak ludziom jest wstyd za to wszystko, co się dzieje, ale widzę też głosy poparcia i myślę, że jeśli ta sprawa się szybko skończy i skończy się tak, że tej kara się tu nie odbędzie, to będzie jakiś sukces całej społeczności, bo rzeczywiście miasto na to nie zasługuje. Niech pan się zapyta, ilu Wieluniaków? Ilu? Niech podniosą ręce. Czy mają odwagę? Czy co? Wielu nie jest ciemnogrodem. Oni się boją. Po prostu się boją. Boją się i dlaczego ja się tego nie boję? Ktoś, kto tu był, stąd jest z korzeniami, nie boi się. Nie boi się mówić na głos, co sądzi. Ja się tego nie boję. Co mi zabiorą? Co mi kto zrobi? Emerytury nie zabiorą. A jak pani odbiera argumenty burmistrza o przebaczaniu o religii? Szczerze? O, no i to zobaczmy. Brawo, mamy wszystko wyjaśnione. Czy będzie pan nawracał tą panią na chrześcijaństwo? Chcielibyśmy zobaczyć, panie Marcinie, sposób, jaki pan nawraca. Na mnie istnieje prawo boskie, ale tylko dla mnie. A ateistką jestem wyborem. Dlatego, że diabeł... To właściwie wszystko wytłumaczy. Ale nadal nie wiemy, jaki jest podział sił.
Jaki jest podział sił? Między za a przeciw. Ale to ja tego, no, ja tego nie jestem w stanie tu określić. Czy ktoś tu powie? Nie jestem w stanie tego określić. Oprócz mnie? Możemy, nie wiem, może, wy jako media możecie robić... To nie skacze ten zagaro? Można różne sądy robić, natomiast chyba jasno w mediach społecznościowych jest pokazane, że to jest, nie wiem, 99 do jednego, bo to Marcin może tu przyjechać z jakimiś tam 6 osobami zamaskowanymi, żeby przynieść jakiś transparent, ale to naprawdę no, nie ma znaczenia. Ci wszyscy ludzie nie przyszli tu po to, żeby wyzywać mnie od hipokrytów, tylko przyszli zobaczyć, czy naprawdę ta gala ma się odbyć, czy naprawdę to miasto zostanie skończone. Ponad 600 osób już podpisało petycję przeciwko tej gali. Na internecie. Okay. Online, a zbieramy też podpisy papierowe. W jaki sposób zamierza pan przekonać burmistrza swojego okresu do tego, żeby jednak gala się nie odbyła? Czy ma pan jakieś argumenty? Tak, pierwsze... Tak. A jeżeli rozmawiasz, to tak, każdy jest przeciw gali, ale się nie podpisz. Dlatego uważam, że wielu nie jest. Tak. Wracając tak. do pytania wcześniejszego, w jaki sposób zamierza pan przekonać? Przede wszystkim burmistrz dostanie ofertę, którą już poniekąd dostał, nie pełną, ale dostał w mediach społecznościowych. To znaczy miasto dostanie więcej pieniędzy niż za organizację tej gali, jeśli nie zorganizuje. Dodatkowo przyjedzie Marcin Możdżonek na kancel Karski, przyjedzie Marcin Gorda, przyjedzie Tomasz Rożek naukowy, żeby spotkać się z dziećmi i zrobić dla nich wykład naukowy. I odbędzie się tu turniej sportowy, więc kilka atrakcji dla lokalnej społeczności. To jest poważne oskarżenie. Niegospodarność jakiegoś burmistrza i tego typu sugestie to jest... Dziękuję, że to wyjaśniłeś, bo nikt by się nie domyślił, że to jest będę mojej oceny łamanie prawa. Biorąc pod uwagę, że no i nie gromadziły takich tłumów, nie odbywało się to z takim pałacem, z takim szumem medialnym. Wydaje się, że wprawdzie dla Bielunia być może nie jest to najkorzystniejszy przekaz medialny, jednak o Bielunii słyszy w tej chwili cała Polska. Za wyjątkiem może tych dni, kiedy przyjeżdżają tutaj prezydenci Niemiec czy prezydenci Polski. Słyszę, widziałem, że przemówienie burmistrza Bielunia obejrzało na YouTubie 135 tysięcy osób. Myślę, że on jest jednym z największych beneficjentów ukrycia na YouTubie łapek w dół, bo tych w górę ma chyba 1000, co jak na takie liczby jest dość żałosnym wynikiem. To pokazuje, jak zostało odebrane jego przemówienie, jak generalnie ludzie do tego podchodzą. Tak o wielu mi się mówi, jak czy mówi się 1000 polubień, to według Krzysztofa Stanckiego to jest nic, to jest kolejna ta manipulacja, prawda? Że on już wie, ile było łapek w dół, ale tak naprawdę nie wie. To są właśnie te sztuczki socjotechniczne, które Krzysio jest dwóch beneficjentów. To jest 4% ludności wielu. Jest dwóch największych w polskim internecie beneficjentów tego zabiegu YouTube'a, żeby nie pokazać łapki w górę. Pierwszym jest burmistrz Wielunia, drugim jest Marcin Najman. To też widać po jego filmach. A więc ja tu w ogóle widzę dużo podobieństw między wami, póki co, z dwoma panami. Zresztą nie jest tajemnicą, że wasze rodziny się znają od paru lat, więc to nie jest tak, że przyjechałeś tutaj, bo złożyłeś najlepszą ofertę, tylko po prostu przyjechałeś tu, powiedziałeś, że masz dojście do burmistrza przez swoją siostrę. To jest kłamstwo. Twoja siostra nie zna, nie zna burmistrza, tak? Nic na ten temat nie wiadomo. Panie Marcinie, a dlaczego Wieluń? Dobrym trzeba wymienić. Bo jest bardzo niedaleko Częstochowy. Naprawdę nie wiem, że twoja siostra zna burmistrza. Nie mam takiej. Muszę, może to nie ważne. Ja dlaczego ja mam do niej teraz zamiast? Macie co, bo ty tak mi mówisz? Nie, macie wspólny znajomy. No Krzysiu, ale to po to, że to ja będę decydował, kiedy mamy do siostry. Okej, dobrze. Więc od 2019 roku siostra, co najmniej od tego roku siostra Marcina Najmana Ewa zna burmistrza i to nie jest jakaś wielka tajemnica, więc zostało to jakoś po jakiejś poślawej znajomości zorganizowane. Natomiast pytanie, czy miasto na taką prywatę się godzi. Ale ma pan na to jakieś dowody, tylko i wyłącznie pańskie słowa? Jak zwykle pomówię. Ja znam matkę Marcina Najmana i może się okazać, że ta w tej chwili promuje Marcina Najmana, ponieważ znam jego mamę. Ale dowody na to, że siostra Marcina Najmana... Że promowała tam dalej, ewentualnie miała co chodzić wspólnego z tym, żeby tam dalej zorganizować. Brawo! Wymierzy się z nas burmistrzem i podejrzewa, że na się tym trochę to poszło. Przed chwilą pan mówił, że pan podejrzewa, tylko był pan tego pewien. Brawo! Dobrze, jeśli chce pan mnie łapać, to jest to w porządku. Ale nie łapałem tylko to są kwestie kluczowe. Ale to są kwestie kluczowe. Przestań się wtrącać, jak rozmawiam z panem. Proszę pana, jestem dziwnie przekonany, że osoba siostry Marcina Najmana odegrała tu rolę, ale czy jestem pewny, tego nie jestem. Jestem dziwnie przekonany. To jest moje przekonanie. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze ktoś jakieś pytania? Nie, no ale...
może jakąś puentę, woli puentu tu. Ja chciałbym tylko powiedzieć, bo hasła na Marcinania są Brewski, bo to jest pokryty on stanowski. Ja... Nie, Brewski pokryzją. Brewski to jest stanowski. No właśnie, proszę być... Dobrze, przepraszam. Natomiast chciałbym zapytać, człowiek o jakimś minimalnym pułapie inteligencji. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli ktoś mówi o prawie do konstytucji, o prawie do pracy, podczas gdy promuje w ten, a nie inny sposób, no ewidentnie nawiązujący do przeszłości pana Andrzeja Z, no bo nie oszukujmy się, muzyka w tle z Ojca Chrzestnego, ten tron, ten blichty, to wszystko. Niech pan po, to nie pan pogląda trailery Grondy, którą promuje Krzysztof. Ale ja teraz pana pytam, bo... Ale czemu pan jego nie pyta? Zaraz zapytam. Tak? Zapyta pan go? Tak, zaraz zapytam, no. Więc powiedzmy sobie szczerze, że tu jest hipokryzja, bo to nie, jest człowiek jest hipokryzja, to ja panu mówiłem, wyszedł z więzienia. Ale ja przecież powiedziałem panu, że to był gag, rozumie pan? Gag. Sketch, to był gag, to był sketch. No to ja to powiedziałem trochę średnio śmiesznie. No to no, pana widocznie z tym gagiem. Właśnie, no, powiem ci jedno. Ale nie, ale miał pan zadać to samo pytanie. No właśnie, co z tą Grombą? O co chodzi z tą Grombą? Co odpowiedział? Postawiłeś na kiepską kartę. No ale widzi pan, miał pan zapytać, miał odpowiedzieć. No i widzi pan, no znowu mówi na temat. Mów na temat. Postawiłeś na złą kartę. No i widzi pan, no i znowu nie sprawiłeś, że twoje nazwisko będzie się kojarzyło. Gronda jest promowana w sposób jaki? Powiedz Wróżkowską. Powiedz mi, w jaki sposób jest promowana Gronda? Chciałem tylko powiedzieć jedno na koniec. Jesteś patronem Grondy. Jesteś patronem Grondy. Walczą przestępcy. Odpuść. Ale jak? Co odpuść? Chcę ci zaapelować do siebie. Być może to nie powinienem apelować do kogoś takiego jak ty, żeby odpuścił, może to jest poza tobą. Wytłumacz mi cały czas, ale nie odpowiedziałeś panu. Nie odpowiedziałeś panu. Rujnujesz swoją reputację. Nie odpowiedziałeś panu. Nie jest zadowolony z odpowiedzi. Pan jest zadowolony z odpowiedzi? Nie, znaczy ja powiem jedną rzecz. Czekam na odpowiedź, to jest jedna rzecz, ale druga sprawa. Jak tu przyjedzie Gromda, ale jak tu przyjedzie Gromda organizować, do Wielunia, do mojego rodzinnego miasta, imprezę, to nie będzie pasowało, ale to ten pan tu nie organizuje. Jak będą chcieli to organizować imprezę i my będziemy wiedzieć, że to jest, powiedzmy sobie, ale instytucja, czy reprezentują ją ludzi tak zwani kryminogenni, mówiąc. No ale nie uważa pan, że to jest człowiek niewiarygodny, który promuje bandytów i bardzo dobrze. Nie każdy, nie widzi bardzo dobrze. Jeżeli jesteśmy w Wieluniu. Niech pan blokuje wszystkie kanały, które panu nie odpowiadają. Promuje bandytów i to panu nie przeszkadza. A pan kogo teraz promuje? Będę blokował te, które... Tak, oczywiście, ja się zgadzam. Czy pan nie widzi tego, że promuje bandytów? Jedno, jeśli można. Przepraszam, bo jeszcze iść do burmistrza. Chciałem powiedzieć jedno na koniec. Marcin, jedynka, dwójka z takim tym mikrofonem. Bardzo pani zbiera z takiej odległości. Swojej rodziny. Jesteś hipokrytą, jesteś hipokrytą. Idziesz na dół, nie odpowiadasz, ani raz nie odpowiedziałeś na pytanie, dlaczego promujesz bandytów. Dlaczego promujesz bandytów? Nie odpowiedział cały czas na pytanie, dlaczego promuje bandytów z Grondy. Możesz się z tego jeszcze wycofać. Ty też. Możesz przestać być patronem bandytów. Możesz wycofać kanał sportowy z promowania bandytów. To ja zrobię tak. Moje nazwisko nigdy tam już nie będzie, jak ty wycofasz Słowika z tej gali. No i brawo! W końcu się przyznał! W końcu się przyznał! W końcu się przyznał! Jego nazwisko promuje bandytów. I ten człowiek, chce mnie pouczać, kogo ja mam promować, kogo nie. Jesteś hipokryta. Ja na z tobą w żadne układy nie wchodzę. Ty promujesz bandytów. Hipokryta! Pana Zielińskiego, Słowika, żonego Słowika, jednak na tą galę nie ściągał, żeby on nie był twarzą tej gali. Promocję już pomoc zrobioną, wielu nie mnie słyszeli, cała Polska słyszała, czy istnieje taka możliwość, żeby pracownik, który w zasadzie nie jest pańskim pracownikiem... Ale jako gość może przyjechać, prawda? Zapewne tak, ale czy musi promować swoją twarzą? Ale jako gość na pewno może przyjechać. Ale ja nie pytam o to. Pytam, czy może pan wycofać tego człowieka jako osobę, która promuje swoją twarzą galę w Wieluniu? Ale w tej chwili nie ma promocji jego twarzą. Była zrobiona konferencja. Widział pan jeszcze jakieś inne materiały? Czy ty się go boisz? Krzysiu. Nie miesz wszystkich swoją miarą. Nie miesz swoją miarą. Krzysiu, nie możesz mierzyć ludzi swoją miarą. Mrugnij. Także odpowiedziałem jeszcze panu na pytanie. Nie było żadnych innych materiałów. Czyli przyjedzie jako widz, nie przyjedzie jako promotor. Przyjedzie jako pracownik. Jako pracownik. Jako pracownik. A jeszcze raz zapytałem w takim układzie, jako pracownik, czyli na jakim stanowisku? Na stanowisku. Które będzie robił w Wieluniu? Które pełni. No właśnie, jakie to stanowisko? No, ale ja nie czym muszę zajmować umowy. Jeżeli tak fiskalnie, to po co to robimy?
zachował pan miotło i przed telewizorem tak? będzie na zamiata. Tak pani myśli, że przez Skype'a możemy to zrobić? No skoro pan twierdzi, że robi zdalnie. Może, że ma taką możliwość, ma taką możliwość, ma taką możliwość. No jasne. Jak dzisiaj większość w Polsce. Zwłaszcza dziękuję bardzo, idę do burmistrza, do widzenia.